aparat Lumix GH5 w roku pańskim 2022. Czy warto go kupić? Już wam odpowiadam. Od razu chciałbym zaznaczyć, że nie będzie to taka zwykła recenzja, którą możecie zobaczyć na YouTubie. Jeżeli szukacie zwykłej recenzji, no to zapraszam do innego kanału po prostu. Jeżeli jednak chcecie się dowiedzieć moją własną opinię jako profesjonalnego fotografa, czy warto jest zainwestować w ten aparat z 2017 roku w roku 2022, czyli 5 lat po jego inauguracji w sumie na rynku, no to zapraszam do oglądania. Pierwsza i podstawowa i najważniejsza sprawa to jest cena. Jeżeli uda wam się to ten aparat kupić w takiej ofercie, jaką ja znalazłem, czyli to było około 950 euro za nowy aparat ze sklepu, sam korpus oczywiście, czyli za nówkę sztukę, to naprawdę była bardzo dobra oferta, bo one się ogólnie cenią, mimo tego, że jest to dość stary aparat, to ceni się w miarę około 1400 euro, jest to taka średnia cena za Lumixa GH5, za nową sztukę. Jeżeli chcecie szukać używane, to używane możecie znaleźć do 900 euro. Druga, chyba najistotniejsza sprawa jest, są to możliwości razem z zdolnościami. Ten aparat naprawdę wiele potrafi. W roku 2017, kiedy wyszedł na rynek, był pewną rewolucją w ogóle w świecie filmowania i w tym segmencie takim, powiedzmy, średnio profesjonalistów, bo oferował tyle, co większość aparatów czy kamer w tym segmencie bardziej profesjonalnym oferuje dla swoich klientów. Lumix z tym aparatem zrobił pewną rewolucję w ogóle dla całego segmentu aparatów konsumenckich i postawił tak wysoką poprzeczkę, że no, nawet teraz w 2022 czy o początku 2022 roku nie wszystkie aparaty, które wypuszczają, mają taką właśnie specyfikę, jak można obserwować w aparacie Lumix GH5. Z mojej własnej perspektywy mogę powiedzieć tylko to, że jeżeli znajdziecie ten aparat w takiej samej cenie, to naprawdę warto, bo stabilizacja obrazu jest tutaj fenomenalna w tym aparacie. Możliwość nagrywania w 6K z obiektywem anamorficznym jest też naprawdę solidną perspektywą. No oraz różne funkcje w nagrywaniu zwykłym nagrywaniu wideo z różnymi bitami, czyli o 400, czyli największa ilość informacji po 150 i po 100 na przykład, nie? Czyli to jest naprawdę duża możliwość, aczkolwiek to też wszystko zależy od was samych i od waszej kreatywności. Ja na przykład, próbując filmować tym aparatem na zwykłym profilu Vlog, nie, to było Cinema Vlog czy coś w tym rodzaju, próbując filmować na profilu Cinema V, no powiem szczerze, że byłem trochę zawiedziony, bo musiałem dużo podkręcać w postprodukcji, ponieważ obraz tego aparatu, no był, no równo się prawie jak obraz z aparatu z telefonu komórkowego. No tak to wygląda, bo głównym problemem jest autofokus tutaj, no i pewne ustawienia parametrów w profilach, nie? Czyli sporo od was zależy i od waszego ustawienia aparatu w odpowiednich profilów, jak również chyba używanie bardziej funkcji manualnej ostrości. Bo ostrość, która tu funkcjonuje w GH5, czyli bazująca na kontraście, jest tak kiepska, że praktycznie jakby się zestawiło dwa obrazy, jeden z telefonu komórkowego, a drugi z tej GH5, no to bardzo możliwe, że wiele osób by się pomyliło. No i w tym samym etapie mamy ten sam problem, bo jest 2022 rok i naprawdę nawet dobry można nagrać jakości obrazu z telefonu, nie? Tylko że jeżeli jesteśmy początkującymi czy średnio zaawansowanymi profesjonalistami, no to nie bardzo jest dla nas się jak pokazywać do swoich klientów z telefonem komórkowym i tłumaczyć im, że nagramy na przykład dobry wideoklip czy dobre ujęcie z wesela, nie? Bo to no, trochę mija się z aspektem profesjonalizmu, nie? Bardziej jest to aspekt kreatywny. Jednak ten aparat, ja ogólnie jestem zadowolony, bo dla mnie to był upgrade z GX80, którego wcześniej kupiłem.
uważałem, że potrzebuję coś bardziej solidnego, no i jestem zadowolony. No, ogólnie ten aparat jest solidnym aparatem. Rok 2017 zdobył dużo nagród. Do tej pory jest w sumie na topie aparatów używanych przez większość ludzi w filmowaniu, w biznesie tym takim kinematograficznym, na tym segmencie średnio zaawansowanym, powiedzmy tak. No i myślę, że też nie będzie zawiedzenie, tylko no jest kwestia taka, czy warto w niego zainwestować, czy poczekać na coś innego. No i to chyba będzie zależało od was. Jeżeli znajdziecie w tej cenie, no to myślę, że naprawdę warto i nie będzie dla początkujących czy średnio zaawansowanych osób, będzie to zdecydowanie dobry wybór, ponieważ jest to aparat, który z pewnością może posłużyć jeszcze przez dobrych 5 do 7, może nawet do 10 lat tym, co ma do zaoferowania, bo ta stabilizacja w obrazu w tym aparacie razem z połączeniem z obiektywami oryginalnymi od Panasonic, Lumix, które też mają stabilizację obrazów, no po prostu nawet wyłącza potrzebę gimbala. Tak z mojego doświadczenia mogę powiedzieć. Aczkolwiek to jest tylko moja własna perspektywa, moje własne zdanie na ten temat. Kolejną fajną rzeczą w tym aparacie jest możliwość filmowania z aspektem 6K, czyli po prostu ustawiamy tutaj możliwość 6K na aparacie, czyli przyciskamy migawkę, no i po prostu filmujemy przez długi okres, na przykład minutę czasu, jakoś, czy tam przez 30 sekund jakąś scenę. No i możemy zachować jednocześnie i ten klip, który sfilmowaliśmy, jak również wyselekcjonować daną klatkę, dane ujęcie z filmu. To jest bardzo, bardzo przydatne dla ludzi, którzy no, pracują na przykład przy wielu jakichś tam samodzielnie, przy wielu jakichś projektach, jednocześnie robiąc i fotografię, i wideo, gdzie można jednocześnie i nagrywać obraz w dobrej jakości, jak również mieć tam 18-pikselowe zdjęcie, które można później wydrukować w sporym formacie, nie? Bo to nawet format A2 z 18-pikselowego zdjęcia, także dla większości osób jest to zdecydowanie wystarczająco. Czyli taka szczera opinia z mojej strony jest taka, że no, cena to jest chyba najważniejsza sprawa, nie? Jeżeli znajdziecie coś w tej cenie, Lumixa GH5, no to myślę, że nie jest to strata pieniędzy, bo jeżeli byście chcieli szukać coś lepszego od Lumixa GH5, bo oczywiście są niektóre aparaty lepsze, no to musielibyście liczyć przynajmniej podwójną cenę tego, czyli w tym wypadku możecie kupić to i zainwestować w obiektyw, czy w speedboostera, czy w jakąś inny osprzęt, który jest wam potrzebny, i po prostu no, mieć coś, co pozwoli wam się rozwinąć w aspekcie filmowania, w aspekcie kinematografii. No jest wszystko zależne od naszych umiejętności korzystania z aparatu, jak również od tego, co się nazywa punkt zainteresowania, czyli po angielsku subject matter, nie? Jeżeli chcemy sfilmować coś, co jest mało interesujące, czy mało wizualnie interesujące, no to wiadomo, że efekty tego nie będą spektakularne i ludzie nie będą zachwyceni, nie? Jeżeli filmujemy scenę, która jest dobrze doświetlona i są poukładane w framingu, chciałem powiedzieć, no, jest w miarę ułożona estetycznie klatka, czyli to co widzimy, nie? No to jest wtedy oczywiście większy plus dla samego obrazu i do tego, co filmujemy, nie? Także to by było na tyle z mego takiego własnego doświadczenia. No, dużo tego aparatu nie używałem. Możecie sprawdzić na vlogu z Włoch, który teraz właśnie byłem i trochę ten aparat tam testowałem w sumie. Podlinkuję wam klipy, które możecie obejrzeć. No i co jeszcze mogę powiedzieć? No myślę, że Lumix GH5 systemem Micro M4/3, czyli tym małym formacie sensora,
jest dobry do podróżowania, ponieważ obiektywy, które można zabrać, są to, nie wiem, dwa czy trzy obiektywy, które wystarczą dla Was na większość potrzeb, no ale zajmują niewiele miejsca, nie? Jakbym miał spakować obiektywy do Canona czy jakichś tam innych aparatów, no to ta waga tych obiektywów, jak również i całe zajęcie przestrzeni przez obiektywy większe, no to by było naprawdę trudne. W tym wypadku są to aparaty, które bardzo łatwo, z którymi bardzo jest łatwo podróżować. No. W aspekcie fotograficznym jest również dobry, ale mówię, 2022 rok, każdy telefon komórkowy robi wystarczające zdjęcie z dobrą jakością, nie? Także to jest takie właśnie porównanie jakości do funkcjonalności i do obecnej sytuacji w fotografii czy wideo i tego, co można znaleźć w zwykłych nośnikach, które używamy na co dzień. Dla ludzi, którzy rozpoczynają, czy są w jakimś etapie średnio zaawansowanym, to naprawdę, naprawdę jest warto. Także tyle. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli to Wam się przydała moja recenzja i będziecie zastanawiali się, czy kupić to, czy wybrać coś innego. I jeżeli moja recenzja i moja opinia w tym pomogła, no to zapraszam do subskrypcji. Jeżeli nie, no to nie wiem, możecie podyslajkować przykładowo, nie? Dobra, pozdrawiam.